Dobra. Sasza Sidorenko po zwycięstwie na Golitym Xboxing Night 10. Powrót po dwuletniej przerwie. Jak się czułaś w ringu? Jak oceniasz to zwycięstwo? To było naprawdę przyjemność dzisiaj wyjść do ringu i ja czekałam tego momentu. Ja cieszę się, że jestem gdzieś tu. Dużo ludzi mnie wspierają. Ja naprawdę robiłam tym razem to z dużą motywacją, ponieważ przez 2 lata straciłam ludzi, którzy mnie wspierali. Bardzo trudno mi było wrócić, ale przez naprawdę 2 lata takie firmy jak Fit by Nature, Jean-Louis Vuitton i Hitman, ja po prostu wdzięczna przez tą motywację, którą oni mi podarują. I oczywiście ja miałam takie założenie, żeby wyjść przygotowaną i zrobiliśmy dużo z Andrzejem Liczykiem, który mi bardzo pomógł w przygotowaniach do tej walki. A powiedz, bo rywalka naprawdę niewygodna, jak ci się z nią boksowało? Można na pierwszy raz zobaczyć nasze różnice wzrości i pomyśleć, że z takimi przeciwnikami mi musi byłoby łatwiej, możliwe byłoby łatwiej z moim wzrostem, ale nie do końca to było wygodne. Możliwe, jakby ona była wyższa, to mi byłoby łatwiej trafić, a ta duża różnica wzrostu jednak trochę czasu wymagało, żeby dojść bliżej i znaleźć ten punkt do trafienia. A jakieś konkretne elementy, jakieś ciosy? Coś doszło? Odczułaś któryś z ciosów? Tak, czułam, że jednak bijąc prawą, lewą rączką trzeba trzymać tu, bo można dostać mocny prawy sierp, na który ja spodziewałam się, ale i tak jeden raz dostała. A myślisz, że dzisiaj? Możliwe więcej, ale czułam jeden. Twoja dzisiejsza walka przecież była dobrą promocją kobiecego boksu? Ja dzisiaj starałam się, niech to kibicy ocenią i eksperty boksu, ale ja uważam, że to nie była rdza, jak to wszyscy czekali, że wyjdzie Sasza i posypie się rdza w ringu. Mam nadzieję, że rdzy nie było. Właśnie chciałem się zapytać, bo wczoraj zapowiadałeś, że będzie ładny boks, robiłaś co mogłaś, ale rywalka, tak powiedziałeś, była niewygodna. Czasami, żeby ją dosięgnąć nawet na dół, praktycznie nurkowałaś, prawie klęczałaś ją przed. Możliwe, to, tak. To były takie momenty, szanse dla niej, ona wtedy tą prawą ręką czasami trafiała. Właśnie ja mogłabym możliwe mniej robić takiej pauzy, przerwy, więcej ciśnienia, a jednak ja widziałam, że mogę dostać sprawę i to mnie do końca tak blisko do niej nie podpuszczało. Możliwe, zabrakło pracy kombinacyjnej. To na czym Andrzej mi w każdej rundzie mówił, że kombinacje, ale ja wiem, że te kombinacje ja jednak muszę poprawić w następnej walce. Często szukałaś pół dystansu, ale to było ciężkie z tak niską przeciwniczką. Skończyłaś wtedy bardzo nisko. Ja musiałam do niej bliżej podejść, żeby trochę wyczuć, trochę złapać ten cel na pięściach. Uważam, że można było zrobić to jeszcze bliżej, a ja jednak za daleko otoczyłam. Powiem, że to była bardzo dobra zawodniczka, doświadczona, to było czuć, ale jednak kontrolowałam te 8 minut do przeciwniczki. Widziałam. Jako mama, bijesz mocniej? Biję mocno, ale chciałaby bić jeszcze celi. Są już jakieś plany na przyszły rok? Ile razy byś chciała? Ja bardzo chciałabym wyjść już na następną walkę i walczyć o odebranie swojego, no nie odebrania, a po prostu o pas mistrzynie Europy. Waga lekka to jest ta waga, w której zostaniesz? Czy możliwe jest zejście w dół? Na dzisiejszy dzień to jest moja waga, ale jak będą jakieś dobre propozycje, jestem za, żeby pomyśleć o zmianie. Wierzę, że kobieta. Wiem. I to znaczy, bo były takie pytania pod wywiadem, że już dawno. Były takie pytania pod wywiadem, że nie ma szansy na walkę z Ewą, bo boksuje się w innej kategorii wagowej. To wszystko uważam, że do dogadania. Jak naprawdę, ja bym bardzo chciała już zawalczyć i w końcu skończyć te tematy z Ewą. Naprawdę bardzo często zadaję te pytania i bardzo często już zaczynam się odpowiadać, że ja jestem za, chcę wyjść i wyrychować.
weryfikować nasze siły. Uważam, że to jest dobre zawodniczki, ale jestem starszy, więc chcę to udowodnić wszystkim. Ale rozmawiałaś już ze swoim promotorem? Usiadłaś z nim i mówiłaś, że chcesz takiej walki? Ja mówiłam i rozmawialiśmy z Mariuszem i